Zmiany związane z kształceniem lekarzy zapewne w naszym kraju są potrzebne. Wiemy, że liczba lekarzy w naszym kraju nie jest tak wysoka, jaką chcielibyśmy mieć. Szacuje się, że w Polsce mamy zarejestrowanych około 125 tysięcy lekarzy, ale oczywiście nie wszyscy oni pracują w zawodzie, co dla prawie 40-milionowego kraju nie jest wartością taką, którą chcielibyśmy mieć. Oczywiście chcielibyśmy mieć lekarzy więcej. I naprawa systemu poprzez zwiększanie dostępu do kształcenia, poprzez zwiększanie limitów. Przypomnijmy, że kształcenie na kierunku lekarskim jest kształceniem regulowanym, czyli zależnym od polityki Ministerstwa Zdrowia. Oczywiście jest to kierunek, który każdy z nas zapytany, jak zwiększyć liczbę lekarzy w Polsce, odpowie: zwiększyć limity przyjęć, zwiększyć liczbę kształconych studentów. Natomiast musimy zdawać sobie z tego sprawę, że nie wszystkie szkoły, nie wszystkie uniwersytety, również te z tradycjami, te, które mają stuletnią historię, są przygotowane na to, żeby przyjąć większą liczbę studentów. Możemy zacząć od tych uniwersytetów rzeczywiście dużych, które kształcą lekarzy już od dziesięcioleci. Bazują one na szpitalach klinicznych. Czasami jest to jeden duży zintegrowany szpital kliniczny, czasami kilka mniejszych rozsianych szpitali. I nawet dysponując tak dużym i tak dobrym zapleczem klinicznym, jednostki te martwią się o to, jakich studentów wypuszczą na rynek. Czy studenci ci będą w dostateczny sposób wyedukowani? Przede wszystkim, czy będą potrafili się komunikować z pacjentem i czy będą mogli korzystać z zaawansowanych różnego rodzaju innowacji w medycynie, które się dzieją i które są przecież dla pacjentów. I teraz, skoro z takimi problemami stykają się duże uniwersytety, to co możemy powiedzieć o niewielkich szkołach, które zatrudniają kilkunastu na przykład specjalistów, które owszem, wcześniej odnosiły sukcesy na rynku związane z kształceniem na przykład pielęgniarek albo z kształceniem osób zajmujących się promocją zdrowia czy zdrowiem publicznym. Nie można oczywiście tym szkołom i tym nauczycielom czegokolwiek zarzucić, ale kształcenie lekarzy to jest to kształcenie, które musi zasadzać się na trzech filarach. Pierwszy z nich to przede wszystkim bardzo dobra edukacja w zakresie nauk podstawowych i w zakresie nauk przedklinicznych. Drugi element to klinika, to zajęcia bezpośrednio przy łóżku chorego. To takie zajęcia, w których student ma możliwość czerpania wiedzy od swojego mistrza, od lekarza, od nauczyciela i może to konfrontować z, w takim czasie rzeczywistym bezpośrednio przy łóżku pacjenta. Ale jest jeszcze trzeci element, to umiejętności komunikacyjne. Mam takie wrażenie, że zwiększając limity przyjęć oraz umożliwiając kształcenie lekarzy innym szkołom, które do tej pory tym kształceniem się nie zajmowały, które jeszcze nie były w stanie wprowadzić czy wykształcić odpowiednich mechanizmów, idziemy trochę w stronę felczeryzacji służby zdrowia, czyli idziemy trochę w stronę produkcji rzemieślników, którzy owszem będą znali podstawowe zasady związane z leczeniem, z medycyną, ale czy będą potrafili w dostateczny sposób komunikować się z pacjentem, czy będą potrafili być uzdrowicielem. Bo też pamiętajmy, że czym innym jest lekarz, a czym innym jest uzdrowiciel. Tak samo ważne w terapii jest słowo, podejście, cały humanizm w medycynie, który powinniśmy czerpać garściami z mądrości wcześniejszych pokoleń, mam wrażenie, że może w tych placówkach i w tych szkołach jakby nie osiągnąć oczekiwanego przez wszystkich standardów, również myślę, że przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Dlatego wydaje mi się, że zwiększenie liczby kształcących lekarzy placówek poprzez różnego rodzaju niewielkie szkoły
No w tej chwili schodzimy już na poziom miast powiatowych. Nie mamy szkół. Dodatkowo oczywiście powstają w miastach wojewódzkich, ale schodzimy do poziomu miast powiatowych, bazujących czasami na jednym niewielkim powiatowym szpitalu. Może nie być to dobrym rozwiązaniem. Moim osobistym zdaniem i moja osobista refleksja jest taka, że jeżeli nie jesteśmy w stanie należycie zapewnić poziomu kształconych lekarzy, no bo raczej nie jesteśmy, to może lepiej zastanowić się nad tym, jak lekarzy zatrzymać w Polsce. Co sprawić, żeby nie wyjeżdżali z kraju? Co sprawić, żeby pozostali w zawodzie? To już jest szerszy problem, związany moim zupełnie prywatnym zdaniem, który wypowiadam jako Michał Nowicki, a nie jako profesor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, jest naprawa państwa i stworzenie, zainicjowanie takich działań, które będą sprzyjały temu, że nie tylko lekarze, ale również i inni wyedukowani w naszym systemie kształcenia specjaliści będą chcieli w naszym kraju zostać.